zmiłuj się nad nami, pobłogosław uczyń łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Siostry i bracia, gromadzimy się na wspólnej modlitwie. Dziś dzień niedzielny, świąteczny, a więc w sposób szczególny gromadzimy się, aby oddać chwałę Panu Bogu, aby powierzyć Mu te wszelkie nasze przeróżne dobre intencje. Niech Pan Bóg naszą modlitwę przyjmie. Niech nam w tym, co dobre, pobłogosławi. Na samym początku naszej wspólnej modlitwy wzbudźmy szczery akt żalu za nasze grzechy. Wzbudźmy w sobie to wielkie pragnienie przeżycia tego czasu jak najlepiej. Niech ta nasza wspólna modlitwa wzmocni naszego ducha, będzie dla nas wielkim błogosławieństwem. W sam sposób szczególny w ofierze tej mszy świętej proszę Pana Boga, aby obdarzył chwałą i radością nieba świętej pamięci Gertrudę i Klemensa Ratz. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił, powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam Cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A oni, czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd On to ma i co za mądrość, która jest Mu dana. I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia,
Mając na względzie treść dzisiejszej Ewangelii, rozpocznijmy nasze rozważanie od pewnego stwierdzenia. Bo zobaczmy, nikt dzisiaj o zdrowych zmysłach, tym bardziej jakiś szanowany profesor, naukowiec, filozof czy teolog, czy ktokolwiek z nas, nie zaprzeczy, że Jezus istniał naprawdę, że chodził po tym świecie, że był pośród nas. Fakt historyczności Jezusa jest faktem niezaprzeczalnym. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, warto odesłać go do źródeł. A pierwszym niezastąpionym źródłem jest dla nas treść Pisma Świętego, czterech Ewangelii. Drugim źródłem może być dla nas ziemia, którą nazywamy Ziemią Świętą. Czasem też nazywamy Ziemię Świętą Piątą Ewangelią. Można zobaczyć te miejsca, które Pan Jezus odwiedził. Te miejsca, gdzie Pan Jezus po prostu żył i działał. Dalej mamy też źródła przeróżne pozachrześcijańskie. Tu można sobie od Londynu aż po Nowy Jork czy po Muzea Watykańskie zobaczyć te przeróżne stare rękopisy, stare pisma starożytnych pisarzy, gdzie oni przecież nie mieli nic wspólnego z chrześcijaństwem, a jednak zachowały się ich dzieła, przeróżne traktaty, roczniki, kroniki, gdzie też Jezus jest pośród przeróżnych faktów wymieniany, że żył taki ktoś jak Jezus z Nazaretu, że narodził się, żył, działał, został umęczony pod Pontyuszem Piłatem i tak dalej, i tak dalej. Siostry i bracia, fakt historyczności Jezusa nie podlega dyskusji. Jezus żył pośród nas, tu na tej ziemi. Więc w czym problem? W tym, że właśnie zobaczmy od wieków, po dziś dzień, cała dyskusja trwa na ten temat. No kim właściwie On był? Bogiem, nie Bogiem, Synem Bożym, czy zwykłym młodzieńcem z Nazaretu? No kim On był? Co miał nam do powiedzenia? Czy to ma dla nas jakieś znaczenie? Że w ogóle był, żył, działał, nauczał? Zobaczmy, siostry i bracia, bardzo często, i to znowu bardzo okrojony obraz Jezusa, kiedy widzimy w Nim tylko Jego człowieczeństwo, zachwycamy się Jego człowieczeństwem i wiele grup w samym chrześcijaństwie, z bólem trzeba to przyznać, akcentuje tylko tą stronę działania Pana Jezusa i Jego natury. Że był prawdziwym człowiekiem, że właśnie w myśl tego użyję języka najprostszego, jak potrafię. Fajny gość z niego był. Dużo dobrego nas nauczył, dużo dobrych rad udzielił. Pokazał nam, jak żyć, jak postępować. Dał kilka cennych wskazówek. Ale czy był Bogiem? Nie. Synem Bożym? A gdzie to? Więc zobaczmy bardzo okrojony obraz. A Jezus był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Więc trzeba też dostrzec bóstwo Jezusa. Stąd mówimy nie tylko o Jego narodzeniu, ale mówimy o Bożym Narodzeniu. Za chwilę będziemy wyznawać wiarę. Wsłuchajmy się w treść słów, które wypowiadamy. On to dla nas, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Nie mieści nam się to w głowie. Przekracza to granice naszego ludzkiego rozumowania. A jednak. Dla nas, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Dlatego mówimy o Bożym Narodzeniu. Zobaczmy, że Pan Jezus pełen mocy. Pełen Ducha. No właśnie żył, działał, wskrzeszał umarłych, z mocą nauczał, uzdrowił wielu chorych. A zobaczmy, tak trudno nam w to uwierzyć. Więc wyrażamy te nasze wątpliwości i nasze niedowiarstwo. Pewnie czasami jak ci ludzie z Nazaretu, rodacy Jezusa. Pan Jezus, jak wiemy, kilka razy przychodził do miejsca, gdzie się wychował, do Nazaretu. Do swoich ziomków, rodaków. Ale właśnie trafią na ten szlaban niewiary i tego niedowiarstwa. Jak Ty, będąc człowiekiem, będąc jednym z nas, twierdzisz, że jesteś Synem Bożym? Dalej właśnie to wyrażało się w tych wątpliwościach, o których słyszeliśmy dziś. A wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd On to ma? Co za mądrość jest Mu dana? Jakie i takie cuda dzieją się przez Jego ręce? Co my o Tobie słyszymy? Więc zobaczmy to pytanie, skąd On to ma? Gdzie On się tego nauczył? To jest ten motyw, który pojawia się w odniesieniu do Jezusa, kiedy to przeróżni ludzie, nie tylko z Nazaretu, właśnie wręcz oskarżają Jezusa o to, że pewnie ma jakieś konszachty z mocami ciemności, że pewnie
przez Belzebuba wyrzuca złe duchy. Pewnie ma jakieś tam ukryte moce. No bo skąd on to ma i gdzie się on tego nauczył? Co więcej, od kogo on się tego nauczył, że on takie rzeczy czyni? Albo zobaczcie, dla tamtych ludzi, dla nas też dziś. A co dopiero powiedzieć o tamtych ludziach, współczesnych Jezusowi na tej ziemi? Pan Jezus był dla nich zagadką. No skąd on to ma? Kto go tego nauczył? Takie cuda dzieją się przez jego ręce? No niesamowite. Ale właśnie ta ciągła niewiara, to ciągłe niedowiarstwo, któremu Pan Jezus się dziwił. Tyle widzieli znaków, cudów, rzeczy nadprzyrodzonych i niezwykłych. A jednak ciągle nie mogli przeskoczyć, żeby widzieć w Jezusie coś więcej niż tylko proroka. Coś więcej niż tylko człowieka. Bo oni chcieli widzieć i widzieli w nim tylko człowieka. Swego współziomka, swego rodaka, tego, który żył pośród nich i wśród nich się wychował. Dlatego właśnie patrzyli tylko na Jego człowieczeństwo. Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. I to niech będzie wniosek na dzień dzisiejszy. To proste stwierdzenie. Dla nas nie do końca pojęte ani zrozumiałe, ale po prostu tak jest. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Jesteśmy pełni uznani dla Jezusa jako naszego Boga. Że to w Nim jest nasze zbawienie. Że to dzięki Niemu jesteśmy zbawieni. Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla Jego człowieczeństwa. Że stał się jednym z nas. To jest niepojęte. Pomyślmy sobie, że nasi starsi bracia w wierze nie mogą tego pojąć. Dla nich Pan Jezus jest, jeśli mogę tak powiedzieć, nikim. Dla naszych braci muzułmanów przecież Pan Jezus jest jednym z wielu, który pokazał, jak żyć i co robić. Jednym z proroków, jednym z wielu. Dla nas, siostry i bracia, ludzi wierzących, katolików, dla nas, którzy mamy do dyspozycji objawienie, Pismo Święte, to, co Pan Jezus nam przekazał, wiemy, że Pan Jezus jest dla nas po prostu wszystkim. Punktem odniesienia we wszystkim. W wierze, w tej drodze do pewnej doskonałości, w drodze do nieba. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Jedno bez drugiego istnieć nie może. Niech Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny, przez Jezusa Chrystusa, nam błogosławi. Niech Pan Jezus da nam wszelkie potrzebne łaski do tego, abyśmy przez naszą doczesność doszli do szczęśliwej wieczności. Bo jedna z głównych prawd naszej wiary mówi, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. A ta łaska przychodzi nie przez kogo innego, tylko przez Jezusa Chrystusa. Przez Niego, prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka. A teraz właśnie w myśl tego, co powiedzieliśmy, naprawdę z wielką uwagą, zwróceniem szczególnej uwagi na słowa, które wypowiadamy, wyznajmy wiarę. Panu Bogu w Trójcy Świętej jedynemu z ufnością polecajmy nasze przeróżne dobre intencje, a szczególnie prośmy o Boże błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy zabiegają o pokój na tym świecie, aby ich dobre wysiłki i działania Pan Bóg pobłogosławił. Ciebie prosimy. Niech Pan Bóg pobłogosławi naszym bliskim, rodzinom, tym wszystkim, którzy polecają się naszej pamięci i modlitwie. Ciebie prosimy. O dobre przeżywanie czasu wakacji, urlopów dla dzieci, młodzieży, dla tych, którzy ten czas wolny mają, aby był to dla nich czas dobry i bezpieczny. Ciebie prosimy. Polecajmy miłosierdziu Bożemu, świętej pamięci Gertrudę i Klemensa Ratz. Niech cieszą się chwałą zbawionych w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Polecajmy Panu Bogu tą przeżywaną przez nas niedzielę, aby był to dla nas dzień dobry, szczęśliwy, świąteczny, a także abyśmy z nadzieją, pełni ducha, mogli przeżyć ten kolejny tydzień, który przed nami. Niech w tym wszystkim, co dobre, Pan Bóg nam pobłogosławi. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, bądź uwielbiony od nas, tu zgromadzonych i całego Kościoła. Tobie, Panie, chwała i cześć, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wsłuchajmy się w treść ogłoszeń parafialnych. Kolejny numer naszej parafialnej gazetki jest dostępny w koszyku na balastkach. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.
W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na remont starej plebanii. W tym roku po raz 25 wyruszy pierwsza pielgrzymka z Chojnic na Jasną Górę. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Pielgrzymka wychodzi z Bazyliki w Chojnicach 31 lipca o godzinie 7, a na Jasną Górę pielgrzymi docierają 13 sierpnia. Spotkania dla chętnych, chcących brać udział w pielgrzymce, odbywają się we wszystkie niedziele lipca o godzinie 14:45 w salce przy Bazylice. Ponadto informacje można uzyskać u przewodnika grupy, którym jest ksiądz Krzysztof Piątkiewicz. A przeróżne inne informacje też są zawarte na plakatach na tablicy ogłoszeń. W czwartek 30 lipca do naszej parafii przyjdzie pierwsza pielgrzymka z Bytowa, a 31 lipca przez nasze miasto będzie przechodziła pielgrzymka z Kościerzyny. Prosimy o zgłaszanie w biurze parafialnym noclegów dla pielgrzymów. Każdy, kto ma taką możliwość, prosimy właśnie, aby przyjął pielgrzyma pod swój dach, a można zgłaszać się właśnie w tym celu w biurze parafialnym. Jest do nabycia nowy numer pielgrzyma. Dla dzieci jest mały pielgrzym. Nasza parafia organizuje w dniach od 17 do 20 września pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, Krakowa, Łagiewnik, Wieliczki, Auschwitz, Wadowic i Zakopanego. Zapisy w biurze parafialnym, a także wszelkich informacji udziela ksiądz Krzysztof. W czwartek 16 lipca o godzinie 8 z parafii Matki Bożej Królowej Polski wyruszy pierwsza pielgrzymka na uroczystości odpustowe w Zamartem. Zapraszamy na letnie koncerty organowe do kościoła gimnazjalnego. I tak w niedzielę 12 lipca na godzinę 20 zapraszamy na koncert organowy w wykonaniu pana Tomasza Drążkowskiego z Kartus. W programie utwory m.in. Bacha, Händla, a także innych muzyków. Grupa byłych pracowników chojnickiego przedsiębiorstwa budowlanego zaprasza koleżanki i kolegów wraz z rodzinami na drugi zjazd koleżeński, który jest zaplanowany na dzień 18 lipca. Wszelkie informacje są do uzyskania z tablicy ogłoszeń. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej świętej pamięci Almę Szmaglińską, Krystynę Pawlicką, Teresę Znajdek, Marię Szczepańską, Annę Wartecką oraz Jerzego Rudnik. Polecajmy naszych zmarłych, miłosierdziu Bożemu, pomódlmy się za nich. Dobry jest zła nasz Panie, dobry jest zła nasz Panie, dobry jest zła nasz Panie. Przez Twoje, Panie Boże, nieskończone miłosierdzie, niech świętej pamięci Alma, Krystyna, Teresa, Maria, Anna oraz Jerzy spoczywają w pokoju wiecznym. A na dobre przeżywanie niedzieli, na zakończenie naszej wspólnej modlitwy, siostry i bracia, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech Bóg Wszechmogący i Miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, która prowadzi do zbawienia. Amen. Niech was poucza słowami Pisma Świętego i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. Amen. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości i kieruje wasze kroki ku sobie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie.